Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxanna i dzisiaj sprawdzimy, czy Akinator rozpozna piosenkarzy, których mu przygotowałam. A na moim drugim kanale pojawił się właśnie drugi odcinek, w którym sprawdzamy, czy Akinator rozpozna influencerów, więc koniecznie po tym odcinku sprawdzajcie tamten, a my już zaczynamy. Na pierwszy ogień wlatuje Blanka, tak sobie wymyśliłam, a jak macie pomysły na kolejnych piosenkarzy, to dajcie mi znać w komentarzu, czy twoja postać jest youtuberem. Nie, Blanka nie jest youtuberem. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak, jest człowiekiem, jest prawdziwa. Czy twoja postać ma polskie nazwisko? Nie ma. Nie ma. Blanka chyba się nazywa Stajkow, coś takiego? Nie ma. Ciekawe bardzo. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Wydaje mi się, że nie. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No nie jest Blanka dorosłym mężczyzną. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Oczywiście. Czy twoja postać jest piosenkarzem? Tak. Czy twoja postać jest związana z koreańskim popem? Nie. To są raczej utwory takie popowe. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Blanka ma blond włosy, takie jasne dość ma. Czy twoja postać ma dzieci? Nie ma, z tego co mi się wydaje, damy, że nie. Czy twoja postać grała koncert w Polsce? No i to nie raz, więc damy tak. Czy twoja postać mówi w tym samym języku co ty? Tak, Blanka mówi dobrze po polsku, ale właśnie nie wiem skąd dokładnie jest. Jak wy wiecie, dajcie mi znać w komentarzu. Czy twoja postać jest związana z Gen Z? Nie, nie jest związana z Gen Z. Czy twoja postać startowała w konkursie Eurowizji? Jesteśmy blisko. Tak, startowała. I czy twoja postać pochodzi z Islandii? Ja nie wiem skąd pochodzi Blanka. Damy, że nie, wydaje mi się, że nie. Czy twoja postać jest związana z Lego Ninjago? Nie. Czy twoja postać ma długie brązowe włosy? No ona ma takie blond brązowe, więc damy chyba tak. Myślę, że chyba tak będzie dobrą odpowiedzią. Czy twoja postać reprezentuje kraj? No reprezentowała kraj na Eurowizji, więc zaliczyłabym to. Czy twoja postać lubi tacosy? Czy Blanka lubi tacosy? Blanka, jak to oglądasz, to daj nam znać w komentarzu, czy lubisz tacosy. Dam, nie wiem, bo nie mam pojęcia. Czy twoja postać uprawia enduro? No Blanka nigdy nie pokazywała, żeby uprawiała enduro, więc raczej Akinator i tak by o tym nie wiedział, więc damy nie. Czy ma białe włosy? Nie, nie ma białych włosów. Czy twoja postać nie je mięsa? Tego akurat nie wiem, nie śledzę aż tak, więc damy, że nie wiem. Czy twoja postać ma alergię na pierze? Nie wiem takich rzeczy! Czy twoja postać śpiewa piosenki po angielsku? Chyba wszystkie są po angielsku, damy, że tak. Czy twoja postać prowadzi audycję radiową? Nie. Czy twoja postać jest ciemnoskóra? Nie, zdecydowanie nie. Wow, udało nam się, ale długo tutaj to trwało. Blanka Stajkow, piosenkarka, dokładnie tak. I zobaczmy, ile razy Blanka była wyszukiwana już. 56 tysięcy razy. No więc na drugi ogień bierzemy Bambi. I tym razem wydaje mi się, że może być trochę trudniej. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? No Bambi sama nie tworzy, chociaż czasami wstawiają jakieś vlogi, ale ona stricte nie tworzy, więc damy nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy twoja postać zna cię osobiście? Nie znam Bambi akurat. Czy twoja postać mówi w tym samym języku co ty? Tak, zdecydowanie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak, jest dziewczyną. Czy twoja postać grała koncerty w Polsce? Dobra, to już jest dobry trop. Tak, Bambi grała koncerty w Polsce, więc damy tutaj tak. Czy twoja postać jest związana z Gen Z? Nie, zdecydowanie to nie jest w tą stronę. Czy twoja postać ma wyższe IQ niż 150? Nie mam pojęcia, jakie IQ ma Bambi, więc damy nie wiem. Czy twoja postać jest raperem? Ale nam się trafiło pytanie, już na dziewiątce. Tak, postać nasza jest raperem. Czy jest związana z mediami internetowymi? No, Bambi wrzuca sporo rzeczy do social mediów, więc damy chyba tak. Czy twoja postać miksuje muzykę klubową? Nie. Czy twoja postać występuje w grze, serii Darks? Nie. Czy twoja postać ma kolorowe włosy? Nie ma. Czy twoja postać jest wytworem twojej wyobraźni? Nie jest wytworem mojej wyobraźni. I czy grała we Władcy Pierścieni? Bambi, grałaś we Władcach Pierścieni? Chyba nie. Czy twoja postać ma pseudonim związany ze zwierzętami? Trochę tak, no bo Bambi w sensie ta sarenka, więc damy chyba tak. Myślę, że ta odpowiedź będzie najlepsza. Czy brat twojej postaci jest muzykiem? Czy Bambi ma brata? Tego nie wiem. Damy nie wiem, nie mam pojęcia. Czy twoja postać posiada śmiertelnego wroga? Nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z okolic Mszczonowa? Nie mam pojęcia.
Bambi! Ło! Odgadło! Bambi, Michalina Włodarczyk, raperka. Aha, let's go! Udało nam się! Brawo! Ten akinator jest naprawdę niezły. Na tapet bierzemy Sanach. Bierzemy Sanach. I pierwsze pytanie to jest, czy twoja postać jest dziewczyną? Tak, jest dziewczyną. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Nie, nie tworzy, choć tworzy teledyski, ale to chyba nie o to chodzi. Czy twoja postać jest pełnoletnia? Oczywiście. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Dokładnie tak. Czy twoja postać zna cię osobiście? Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Zdecydowanie. Czy twoja postać jest związana z Gen Z? Nie. To pytanie mam wrażenie, że pada bardzo często. Czy twoja postać jest raperem? W tym przypadku nie. Zdecydowanie Sanach nie jest raperem. Czy twoja postać ma PlayStation 4? Nie wiem, ale wydaje mi się, że akinator raczej nie wie, czy Sanach ma PlayStation 4, więc damy, że nie. Czy twoja postać ma dziecko? Czy Sanach ma dziecko? Chyba nie. Czy twoja postać wyładniała? Nie wiem, co to oznacza, damy nie. Czy twoja postać jest związana z marcepanem? Ej, mocne! To jest jak on czyta w myślach, mam wrażenie. Zdecydowanie jest związana z marcepanem. Czy potrafisz przystosować twoją postać do twoich potrzeb? Nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z Wejherowa? Nie wiem. Nie wiem, skąd pochodzi Sanach. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. Czy twoja postać otrzymała telekamerę? Coś mi świta, ale wydaje mi się, że to jest z telewizji jakaś nagroda. Dam nie wiem. Ej! Jak? Bo jest związana z marcepanem, pewnie przez to pytanie udało się zgadnąć, że to jest właśnie Sanach. Brawo! Ej, mocne, mocne! Ile razy Sanach tutaj była już wyszukiwana? Wow, 47 tysięcy razy, więc no... udało się. Kolejna piosenkarka pod lupę, czyli Bryska tym razem. To wydaje mi się, że będzie trudne, ale może nie, kto wie. Mam wrażenie, że akinator czyta mi w myślach, więc zaraz się okaże. Czy twoja postać zna cię osobiście? Nie znam Bryski. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Wydaje mi się, że tak. Czy twoja postać jest kobietą? Tak. Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Grała koncert w Polsce. Czy twoja postać jest związana z Gen Z? Nie jest związana z Gen Z. To pytanie pojawia się zawsze, zawsze. Czy twoja postać mieszka ze zwierzętami? Wydaje mi się, że ona ma kota. Dam chyba tak. Czy twoja postać nagrywa filmiki ze swoim chłopakiem? Czy twoja postać jest raperem? Nie jest raperem Bryska. Czy twoja postać jest youtuberem? Youtuberem też nie jest. Czy jest znana pod pseudonimem? Tak, jest znana pod pseudonimem. Czy twoja postać jest związana z marcepanem? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Naturalne włosy Bryski to chyba raczej właśnie blond, więc dam tutaj, że tak. Czy twoja postać śpiewała do serii Artonelico? Chyba nie, nie, chyba nie. Czy twoja postać pojawia się w serialu telewizyjnym o tematyce medycznej? Nie, aż tak daleko? Nie idźmy w tą stronę. Czy twoja postać miała kilku życiowych partnerów? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Czy twoja postać startowała w konkursie Eurowizji? Nie, chyba nie. Czy twoja postać ma dziecko? Z tego co wiem, to nie. Czy twoja postać ma różowe włosy? Ej, Bryska ma różowe włosy. W sumie, naturalny ma blond, ale... jak występuje na scenie, często ma różowy, więc dam tutaj, że tak. Czy twoja postać nosi perukę? Tak. Czy twoja postać jest strategiem wojskowym? Nie. Nie wiem, może Bryska jest, ale ja o tym nie wiem. Czy twoja postać lubi awokado? Nie mam pojęcia. Czy twoja postać ma firmę? Tego też nie wiem. Ej, udało nam się! Mamy Myślę o Bryska, piosenkarka. Co tutaj... okej, zaważyło. Wydaje mi się, że te włosy różowe i peruka. Spróbujemy teraz odgadnąć matę. Myślę, że się uda. Raczej akinator powinien go znać. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Nie. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Istnieje. Czy zna mnie osobiście? Nie. Czy twoja postać mówi w tym samym języku co ty? Tak, zdecydowanie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie jest dziewczyną. Czy twoja postać ma dziecko? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Czy twoja postać jest graczem? Nie jest. Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Dokładnie tak. Czy twoja postać jest raperem? I tutaj już idziemy w dobrą stronę, bo Mata jest raperem. Czy twoja postać ma zarost? Wydaje mi się, że raczej nie jest z tego jakoś słynny, więc damy nie. Czy twoja postać była w obozie koncentracyjnym? Bardzo pomieszane są tutaj te pytania między takim naprawdę, które nawiązują do danej postaci, a naprawdę takimi, które mocno odbiegają, właśnie zahaczają jakieś czasy starożytne, o wojnę, o takie trudne sprawy.
ale wydaje mi się, że idziemy w dość dobrą stronę. Bo na przykład kolejne pytanie to jest, czy twoja postać ma kolce? I na przykład ta fryzura Okiego mogłaby być tutaj podpięta pod te kolce, ale Mata raczej kolce nie ma. Czy twoja postać ma tatuaże na twarzy? Chyba nie. Czy twoja postać pochodzi z gry Shadow Fight? Nie. Czy twoja postać jest związana z SBM? Tak, jest związana z SBM. Czy twoja postać nosi czarne ubranie? Nie no, raczej Mata chyba się ubiera różnorodnie. Czy twoja postać jest związana z papugami? Ej, było coś takiego, dzwoni papuga, mówi, że to była chyba jego piosenka. Czy twoja postać parodiuje polityków? Były też piosenki, które do tego nawiązywały. Czy to jest parodia? Damy, że chyba tak. Czy twoja postać jest związana z numerem 33? Nie wiem. Nie wiem, pewnie wy teraz wszyscy wiecie, a ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy twoja postać lubi masło orzechowe? Tego też nie wiem. Mata! Udało nam się odgadnąć, czy Mata nosi czarne ubrania? No różnorodne. Sprawdzajcie drugi odcinek z tej serii, jest on na moim drugim kanale. I do zobaczenia.